Zmiany wokół nas, zmiany w świecie motoryzacji, odchodzenie od silnika spalinowego, zastępowanie go silnikiem elektrycznym, to jest prawdziwa rewolucja. To jest moment, kiedy najwięksi gracze tracą część swoich przewag konkurencyjnych, czyli to jest najlepszy moment dla nowego gracza na to, żeby wejść na rynek, żeby zbudować produkt i zbudować swoją pozycję na rynku. I my to właśnie chcemy zrobić. Chcemy ten sprzyjający czas wykorzystać. Ja jestem przekonany, że za kilka lat to okno możliwości się zamknie, a za kilkanaście lat pozostanie nam już tylko zastanawianie się, dlaczego zabrakło nam odwagi, żeby spróbować. Tak jak Czesi mają swoją Skodę, Rumuni mają swoją Dacię, ja jestem przekonany, że za kilka lat w Polsce będziemy dumni z nowej marki motoryzacyjnej. Ten samochód jest efektem kilkunastu miesięcy pracy. Wszystko zaczęło się od badań przyszłych klientów, od poznania ich oczekiwań w zakresie wyglądu, ale też w zakresie funkcjonalności tego samochodu. A potem to był bardzo ciekawy, ale też trudny w niektórych momentach proces godzenia oczekiwań związanych z wyglądem, funkcjonalnością, ale też na koniec dnia ceną takiego samochodu. Bo nie jest sztuką zaprojektowanie samochodu, który jest ładny, ale jednocześnie bardzo drogi, ale też nie jest sztuką zaprojektowanie samochodu, który jest ładny, ale gubi te funkcjonalności, które są przydatne w życiu codziennym. Ja jestem przekonany, że nam się udało w tym samochodzie połączyć to wszystko, co jest tak trudne do połączenia, czyli emocje, wygląd. Ten samochód rzeczywiście, taką mamy nadzieję, będzie się podobał, a z drugiej strony to będzie samochód, który zaoferujemy klientom w cenie, która będzie dla nich konkurencyjna. Też trzeba pamiętać o tym, że ten samochód, on jest, jak się na niego patrzy, silny, asertywny. On jest samochodem, który nie ma kompleksów, kiedy stanie obok innych samochodów na światłach. Bo ten samochód jest trochę o tym, jaka jest nasza firma. To jest historia ludzi, którzy nieraz zostawili swoje kariery, które bardzo dobrze się rozwijały w dużych korporacjach i przyszli do nowej firmy po to, żeby spróbować czegoś nowego, po to, żeby pójść pod prąd i żeby udowodnić, że da się zrobić to, w co wiele ludzi na początku nie wierzyło. I taki też jest ten samochód. On jest idący pod prąd, on jest bardzo pewny siebie, ale jest też asertywny i przyjazny, bo to jest też na koniec samochód, który jest rodzinny, i który wprowadza Polskę w trochę inny etap rozwoju transportu. Naszym celem jest budowanie samochodu, który będzie bardzo dobrej jakości. Budujemy nową markę i musimy przekonać klientów przede wszystkim jakością tego samochodu, który wypuścimy na rynek. I dlatego pracujemy z najlepszymi partnerami. Torino Design to jest jedna z najlepszych firm projektowych na świecie. Firma z ogromnym doświadczeniem. Firma, która ma też bardzo dobre zaplecze techniczne do budowania tego typu pojazdów. To, co jest trudne w projektowaniu samochodów, to jest właśnie połączenie wyglądu, ale też z ceną samochodu. Torino to jest firma, która potrafi budować samochody, które budzą emocje, które są bardzo atrakcyjne, ale z drugiej strony, które spełniają oczekiwania klienta na tym rynku masowym, na którym my chcemy wejść. Polska przede wszystkim potrzebuje ambitnych projektów rozwojowych. Polska ma bardzo dobre zaplecze naukowo-techniczne, ma wielu zdolnych inżynierów, projektantów, naukowców, ale ci ludzie zbyt często i zbyt wcześnie wyjeżdżają do pracy za granicę, bo nie ma takich projektów, przy których mogliby się rozwijać. Zbyt często innowacje, które powstają w Polsce, sprzedawane są do innych krajów, bo nasz przemysł nie daje warunków do tego, żeby te innowacje wdrażać i testować. My chcemy to zmienić. Uważamy, że ten nasz projekt pozwoli nie tylko zbudować 15 tysięcy miejsc pracy w gospodarce, to jest oczywiście bardzo istotne, ale to jest przede wszystkim szansa dla firm motoryzacyjnych, które działają w Polsce, do tego, żeby one zbudowały swoją większą pozycję na rynku.